Chyba nie ma kolega, ale już zaczniemy. I ale kto mu mówi o Javi 9, bo czas najwyższy się coś dowiedzieć. Witam was serdecznie. Opowiadaliśmy trochę o mutantach, o zwierzętach, o różnych takich dziwnych rzeczach. CISO! Dziękuję. To teraz opowiemy o czymś nieco bardziej technicznym, czyli zdecydowanie technicznym. Będzie Java, Java 9, Java 9, Java 9 i Java 10. Może trochę. Raz, dwa, trzy. O, teraz lepiej mnie słychać? Dziękuję. Dobra, co o tej Javie sobie opowiadamy, o Javie 9? Ktoś z was miał okazję już z Javą 9 się spotkać? A kto na co dzień ma okazję pracować z Javą 8? Całkiem sporo. Z Javą 7? Też nawet 6? Dalej nie odliczam, wystarczy. Spróbujemy bez mikrofonu w takim razie. Na początku musiałem powiedzieć wiele historii, ale myślę, że to pominiemy. Później zademonstruję jeden z ważnych ćwiczerów w Javie, czyli J-Shella, wreszcie jakiś rewolucyjny. Nie słychać się. Tak, a teraz lepiej? Się zagłoszę na wstyd, no. Kurwa, prosta sprawa. Dziękuję. Ale przez mikrofon pogadam. Później opowiem o dużej ilości małych rzeczy, które w Javie 9 są wprowadzane. Na koniec, prawie na koniec, wisienka na torcie, a właściwie w tej Javie to będzie taki arbuz na tym torcie, czyli modułowość w Javie 9, Jigsaw. A później chwilkę pospekulujemy sobie o tym, co jest planowane poza Javie 9. Myślałem tutaj zrobić krótką lekcję historii, ale historię sobie pominiemy. Co jest najważniejsze? Java już parę ładnych lat ma, tutaj widzę. Java była początkowo planowana na grudzień zeszłego roku, Java 9. Natomiast aktualne plany są takie, że wyjdzie w 2017. Ostatni już taki public release ma być w marcu 2017. Teraz tak, zanim przejdziemy w ogóle do oglądania repla, pierwsza zmiana w Javie jaka będzie? To będzie zmiana schematu wersjonowania Javy. Jeśli ktoś ogarnia ten schemat wersjonowania, który jest aktualnie, że wszystkie fixy security są wielokrotnościami 20, natomiast te, które nie są, są nieparzyste i zwiększamy je o 5 lub o 6, to super. Znaczy, były nieparzyste, nie wiadomo przecież. Natomiast po zmianie tego wersjonowania, nowy schemat ma wyglądać tak. Ma być wersja major, ma być wersja minor i ma być wersja security. Zwiększa się numerek środkowy, jest to wersja minor, zwiększa się ostatni, jest to wersja security. Co jest ważne, wersjonowanie Javy rezygnuje z tej jedynki, która aktualnie znajduje się na początku. Także jeśli wasze skrypty odpalające używają tej właściwości w jakiś sposób, to już się temu przyglądajcie. Może jest niebezpiecznie. Następna rzecz, obejrzymy sobie J-Shella, czyli to środowisko replowe, którego Java się wreszcie doczekała. Tu nie będziemy o nim opowiadać, tylko spróbujemy sobie coś przykodować chwilkę. Odpalimy sobie tego J-Shella. Wygląd odpalenie jest bardzo proste. W binie znajduje się J-Shell. I uruchamiamy. Uruchamiamy, powiedziałem. I jeszcze raz. O, udało się. Dobra, słychać mnie tam z tyłu? Bez mikrofonu? Tak, nie? Jak będziesz mówił bardzo cicho, to cię będzie słychać, wiesz. Dobra, to teraz uważa. Na początek napiszemy. Co wyświetlamy? Nie widać. Nie widać. Wyżej. No wyżej daj. Co wyżej? Enter. Dobra, mamy środowisko replowe i wyświetliliśmy po prostu Hello World'a. Pierwsza rzecz, którą tutaj widać, co w środowisku replowym można robić, czego nie można robić w Javie? Nie musimy dawać średnika. Zwycięstwo. Niestety w programach Javy dalej trzeba tego średnika dawać. To była prosta rzecz, spróbujemy sobie wyciągnąć jakiś kawałek internetu w takim razie w tym replu jeszcze.
pięknie nam podpowiada, co możemy sobie tutaj użyć. I weźmiemy sobie stronkę. Jak zwykle. Ona jest długo. Co on zrobił? On tutaj działa sobie w jakimś swoim środowisku i odłożył zmianą nazwy URL, typu URL, ale za to duże, na stos, z jakąś tam wartością. Możemy sobie spróbować sobie otworzyć połączenie, wyciągnąć i wyświetlić to wszystko, co on wyciągnie na ekranie. Stworzył następną zmienną o nazwie teraz com. Co ciekawe, nie musimy tych podstawowych rzeczy importować, ponieważ importuje je sobie standardowo. Mamy podpowiadanie składni, mamy wyświetlanie historii, ale to musimy mu powiedzieć więcej, bo nie wiem. I możemy wyświetlić też wszystkie zmienne, które mamy aktualnie odłożone na stosie. Jeżeli to, co napisaliśmy, to nam się podoba, to możemy to sobie nagrać. Zdaje się, że S, tak, tylko save, musimy podać nazwę i wszystkie nasze wypociny będą się znajdowały w pliku ATXT. Próbujemy dalej coś wyciągnąć z niego. Wyciągnęliśmy sobie input stream, a tym razem nie podaliśmy nazwy. To utworzył nam zmienną o nazwie $4. Dolar jest specjalnym znakiem Java, który w Java nie występuje, ale w wirtualnej maszynie już jak najbardziej. Także możemy sobie, mógł sobie swobodnie tego przypisać. Teraz spróbujemy wyciągnąć ten kawałek adresu i wyświetlić. Nie będziemy się bawić tutaj już z wyciąganiem tam przez te wszystkie input stream i tak dalej, spróbujemy sobie użyć jakiejś zewnętrznej biblioteki, ponieważ można tutaj wyciągnąć zewnętrzne biblioteki, tak? W Java 9 dochodzi nowe HTTP API dla klienta. Tak, dochodzi, ale niestety jeszcze nie jest integrowane z jednym branchem. I to jest nie z tym, bo ja wyciągnąłem sobie takiego, żeby mieć Jigsaw'a. A z Jigsaw'em niestety jeszcze nie jest. Co on tutaj zrobi? No nie widzi biblioteki IoUtils, chciałem sobie użyć Apache'a. Można sobie przez CP załadować jakąś bibliotekę zewnętrzną. Wyciągniemy sobie CP. Nie wyciągniemy sobie, niestety ząb. No i niestety presentation error, nie wyciągniemy sobie biblioteki Common.io, gdzieś nam zaginęła w boju. Wtedy moglibyśmy sobie użyć tych IoTsów i wyciągnąć tą rzecz, ale odpuścimy to sobie w takim razie. Także z REPL-a tego możemy używać do tego, do czego używamy REPL-a i wreszcie w Java będziemy mogli to sobie zrobić. Na razie sobie z nim się pożegnamy. Exit powiedział nam goodbye i jesteśmy już na zewnątrz. Dobra, wracamy do prezentacji. To jest ten HTTP 2, o którym wspominałeś. Faktycznie w Java 9 dochodzi implementacja HTTP 2, ale razem z HTTP 2 postanowiono odświeżyć też całe API do wyciągania, do gadania po internecie, ponieważ to wszystko, co do teraz było w Java na tym podstawowym, streamowym poziomie było takie dosyć już, powiedzmy, vintage. A tutaj poszli nowe, piękne interfejsy, Fluent, Binary i tak dalej. Tutaj mamy przykład wyciągania sobie requesta synchronicznie i to API będzie działało zarówno na HTTP 2, jak i na starym, dobrym HTTP 1. A tutaj mamy przykład, jak możemy obsłużyć to asynchronicznie, używając na przykład feature'a.
Teraz o kilku takich zmianach w wirtualnej maszynie i w samej Javie opowiem o takich drobiazgach, ale które są dosyć użyteczne. Jedna ze zmian, która będzie wprowadzona, to jest możliwość udekorowania wszystkich logów, które pochodzą z wirtualnej maszyny. Zrobienia to w taki już cywilizowany sposób, żeby później te logi można było przepuszczać przez wszystkie obrabiacze do logów typu Kibana i tym podobne rzeczy. Logowanie poziomów, szlaki, dekoratory z identyfikacją procesu, wątku, poziomu, tagu. Tagi mają celować, jaka to jest funkcjonalność. Będzie można zapisywać do pliku, pliki będzie można rolować, czy już po prostu zwykłe, nowoczesne logowanie. Czy wszystkie komponenty Java będą miały to włączone? Tego nie wiadomo, ponieważ ta konkretnie zmiana tylko dostarcza narzędzie. Fajnie było, gdyby były, ale czy będą, tego nie wiemy. Następnie w ramach projektu COIN, to był taki w Javie 7, w którym wprowadzono drobne zmiany w samym języku, które poprawiały sposób pisania, były takimi drobiazgami, ale uprzyjemniającymi, dziękuję, życie. Pierwsza z nich to wprowadzenie możliwości używania adnotacji savearg nie tylko na statycznych metodach, ale też na prywatnych metodach instancyjnych. Następnie bardzo ważna rzecz. W Trimid Resources mogliśmy używać zmiennych, które są finalne. Teraz będziemy mogli używać zmiennych, które są efektywnie finalne. Czyli nie piszemy słówka fajna, ale ich nie modyfikujemy. Dokładają więcej inferencji typów z generykami. W Javie zawsze brakowało inferencji typów. Przy generykach z tym Diamond Interface'em wyszło bardzo dobrze. Teraz chcą funkcjonalność rozszerzyć. Tutaj zdaje się, chodzi o anonimowe klasy. Dalej, underscore. Czy ktoś z Was zrobił zmianę o nazwie podkreśnik kiedykolwiek? No i całe szczęście, bo to się przestanie kompilować. Ojoj! Straszny ból. Dalej, następna rzecz jest dosyć duża już. Prowadzenie prywatnych metod w interfejsy. Jak już mamy defaultowe metody w interfejsach, gdy chcieliśmy jakąś kumonową część zrobić w tym interfejsie, no to musieliśmy to wydelegować do klasy jakiejś dealowej. Teraz będziemy mogli to zaimplementować w prostym interfejsie, nie ma już potrzeby delegowania tego. Następnie diagnostyka wirtualnej maszyny. W ogóle w Javie 9 bardzo mocno twórcy idą w instrumentalizację i bytecodu, i w diagnozowanie samej maszyny. Zestaw tutaj tych komend pozwoli nam zdiagnozowanie tego, co tam się dzieje, dosyć dokładnie. Wyświetlenie wszystkich klas załadowanych, wyświetlenie kolejki do kompilatorów wewnętrznych, wszelkie różne ciekawe rzeczy, które jeśli ktoś lubi używać się w flakach wirtualnej maszyny, no to będzie miał wreszcie czym, jeszcze bardziej. Stack Walking API. Stack Walking API będzie umożliwiało nam poruszanie się po stosie wywołań w inny sposób niż wyciąganie stack trace'a i analizowanie go tekstowo. Będzie można to zrobić na przykład w taki sposób, to jest przejście po całym stosie, wyciągnięcie właściwie całego stosu wywołań z aktualnego wątku. A tutaj mamy jeszcze, wyciągnięcie pierwszej klasy, która implementuje jeden z interfejsów, który nas interesuje. Używane tutaj są filtry, czyli wszystkie już eleganckie, funkcyjne możliwości z Java 8. Na końcu znajdziemy pierwszą z tych wszystkich i już. Także bardzo eleganckie API. Słucham. A przepisali, znaczy poprawili w końcu implementację na przykład LAMP na poziomie bytecode? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Bo się zapowiadali, ale... Ameryka. Niestety nie wydaje mi się. Inne drobne zmiany, coś, czym się mocno chwalą, poprawa wydajności lokowania na architekturach x86, będzie Java jeszcze szybciej się uruchamiała. Pominiem sobie detale. Variable handlers. Czy ktoś z Was miał w ogóle okazję używania słynnego consan miss unsafe? No to teraz to będzie nielegalne. Deprecated dopiero. Słucham? Deprecated dopiero. No ale jest deprecated, ale w Java 9 jest propozycja, żeby to było nielegalne, natomiast twórcy bibliotek, które szeroko z tego unsafe'a korzystają, na przykład Tomka nie jestem pewien, ale Jetty na przykład korzysta z tego, mocno się zbuntowali i powiedzieli, no chwileczkę drogi
Oracle, my tego używamy, potrzebujemy, ponieważ ten Ansem, mimo że niebezpieczny, no jest jednak dużo szybszy. No i Oracle się podrapa po głowie i stwierdzi, no dobra, faktycznie macie rację, musimy wam dostarczyć coś w zamian. I tym czymś w zamian będzie Variable Handles, które będzie dostarczało tego typu API, ale bezpieczniejszego. Fixed Import Processing by Java. To jest ciekawe, bo wydawałoby się, że w Javie już procesowanie importów i importowanie w ogóle rzeczy jest no, rozpoznane na milion sposobów. Ale okazało się, że nie. Okazało się, że w specyfikacji języka, że konstrukcja pewna, która występuje w specyfikacji języka, jest niepoprawnie obsługiwana przez kompilator. Ja wam nawet pokażę, jak to wygląda. Nie tutaj, tutaj. O, w momencie, gdy mieliśmy takie cudo, nie jest to może pospolity kod i nie piszcie w ten sposób, nie polecam, ale gdy importujemy klasę, która jest zagłębiona sobie w środku tutaj i to ją daliśmy do generyka, to w Java 8, w momencie, gdy kompilator dochodzi tutaj, to jeszcze nie widzi tej klasy i wywala się po prostu błędem. No wywala się, to jest zło. I to jest zło i to poprawiono. Nie, to jest zło, bo generalnie z Javą serką pamiętajmy, że bardzo dużo zaczęliśmy pracować na typach, a tutaj... Proszę, wywala się, nie widzi typu i. Ale już skompilujemy go sobie dziewiątką, pięknie przechodzi i możemy to oglądać, pięknie skompilowane klasy. Natomiast aucie z dziewiątki, nyny. Na szczęście nie jest to bardzo pospolite, ani szeroko używana konstrukcja, ale fajnie, że ją poprawili. No. Dalej, Java do HTML 5. Nowy piękny Java. Natomiast w samym tym JEP-ie Java Enhanced Processie napisali, że nie jest ich celem zmiana tego wyglądu, tylko wprowadzenie HTML 5, otagowania, użycia już go i tak dalej. Zmiana wyglądu być może będzie kiedyś indziej. Także to, co mamy w 7, 8, to zostaje. Unicode 8.0. Każda nowa wersja Java bierze nową wersję Unicode'u. Jakieś procesowanie obrazu i grafiki wprowadzą w WebIF-u, w imidży o wielu rozdzielczościach, GTK3 na Linuxach i tak dalej. Z Unicode'em związana jest jeszcze jedna nowość, będzie można używać go w Propertiesach. Bardzo dobrze, słucham. Czy w Unicode 8 tam są emoji, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia niestety, ale sprawdzę. Dalej, jedziemy. Java GVM Compiler Interface i Parser API for Nashorn. Nashorn to jest ten engine do procesowania JavaScripta w Javie. Natomiast Java Level GVM Compiler Interface oznacza, że będzie można wpiąć się w kompilację klas do bytecodu i coś z tym zrobić. Na przykład dać zupełnie nowy swój kompilator, albo w jakiś sposób te klasy sobie poinstrumentalizować. Ponownie bardzo ciekawa zabawka dla tych, którzy lubią sobie sięgać w flaki wirtualnej maszyny. Już wiem, że powstają bazujące na tym kompilatory. Zacząć używać mikrofonu? Naprawdę. Dobra, będę używał. Już wiem, że powstają implementacje tych kompilatorów oparte właśnie na tym interfejsie. Tworzone swoją drogą również w Oracle, ale przez zespół konkurencyjny względem tego, który pisze samą Javę. Compile for older platform versions. Żeby skompilować coś na Javę 6, używając Javy 8, trzeba aktualnie tam kilka tych powpisywać przełączników, source, target, podać bootka, spadka, tak dalej. Teraz będzie można to załatwić jednym przełącznikiem, target platform Java 6. Jedynym problemem, jaki się z tym wiąże, to wszystkie metody Java będzie musiała otagować, od której wersji one weszły, żeby kompilator był tego świadom i mógł wyrzucić błąd w momencie, gdy użyjemy sobie metody zbyt nowej. To jest dobre. I to jest dobro. Tylko pytanie, czy to zrobią? Mam nadzieję, że tak. G1, Garbage Collector. W Java 9 zostanie już standardowym Garbage Collectorem. O samym tym Garbage Collectorze nie będę opowiadał, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy i szeroki temat na zupełnie inną prezentację, ale przyzwyczajajmy się powoli do niego. W Java 9 będzie występował standardowo. Ma on swoje zalety, między innymi współpracując ze stringami. Ze stringami też trochę zmian wchodzi w Java 9. Pierwsza z nich to jest zmiana wewnętrznej reprezentacji stringa. Aktualnie każdy string jest reprezentowany przez tablicę znaków, czyli typu char.
Każdy char to są 2 bajty. I każdy string teraz zajmuje, jeżeli mamy 8 znaków, to zajmuje wtedy 16 bajtów. Natomiast w czasie badań nad tymi stringami wyszło, że duża ilość, nie pamiętam, to był rząd wielkości chyba 70% wszystkich stringów jest w podstawowym zakresie ASCII, czyli tam od 0 do 127. I ten drugi bajt to jest czyste marnotrawstwo miejsca. Postanowili zmienić tą implementację wewnętrzną na tablicę bajtów zamiast tablicy karów w momencie, gdy string będzie zawierał tylko i wyłącznie znaki z tego zakresu. Overall użycie pamięci przy testach wyszło, że będzie około 30% mniejsze, natomiast porównywanie i tego typu operacji, które przechodziły sobie przez całego stringa, no, przy tych stringach przyspieszą niemal dwukrotnie. A przy starych stringach będziemy sobie używać cyrylicy, przy naszych pięknych polskich OM, wszystko zostaje po staremu. Dodatkowo jeszcze stringi będą przechowywane w class coś tam, szaret, coś tam. To jest obszar pamięci, który będzie wspólny dla różnych procesów javowych. Czyli jeżeli załadujemy sobie klasy i nazwy tych klas, nazwy metod, pakiety i tak dalej, to wszystko było przetrzymywane w odrębnej pamięci każdej wirtualnej maszyny, każdego procesu uruchomionego na jednym komputerze. Będą one przechowywane we wspólnej części i to współpracuje tylko i wyłącznie z tym garbage kolektorem G1. O Jezus Maria, jakie tu będą piękne bugi. Możemy tylko sobie wyobrazić. Co jeszcze? Jeszcze jest strasznie dużo tych drobnych rzeczy. Ja tu postaram się wymienić te, które mi się najbardziej spodobały, ale jest około 80 tych Java Enhancement Process, które weszły do Java 9. Na stronie Java można sobie prześledzić je wszystkie, obejrzeć, dotrzeć do bugów, dotrzeć do kodów źródłowych i nawet coś poprawić, jeżeli coś tam napsuli. Teraz przechodzimy do tej wisienki na torcie, czyli Jigsaw, modułowość dla Javy. Czy ktoś z Was miał okazję pracować na przykład z OSGI-em? Kilka osób. Te moduły od Javy do Javy kręcą się w powietrzu już tak gdzieś od Javy 5 właściwie zaczął coś być słychać, może 6 zdaje się. A słuchaj, zaczęły chodzić te, że coś tam już się kręci, kręci, zostało to opóźnione z Javy 6 na 7, 7 na 8 i w końcu w 9 ma sobie wejść. Dlaczego w ogóle chcemy mieć te moduły w Javie? No, motywacji jest dużo. Czy ktoś z Was miał kiedyś problem na przykład z class-path-hell albo z dependencjami tranzytywnymi, albo z wersjami i tak dalej? Nie było. Ja miałem. Dużo. Nawet używając narzędzi typu Maven czy Gradle, które ułatwiają łączenie jarów i łączenie zależności, to, że te zależności nie są podawane wprost, który moduł od czego zależy, no może powodować i powoduje często spore problemy, które czasami objawiają się na przykład tylko na produkcji, jeżeli nie mamy dokładnej replikacji środowiska gdzieś po drodze produkcyjnego, albo mamy jakiś rozjazd z tymi bibliotekami. Moduły mają to zaadresować, ponieważ w modułach wszystkie zależności będą wyrażane wprost. Jeżeli chcemy użyć jakiegoś innego modułu, musimy to zapisać, że używamy tego konkretnego modułu. Jak to będzie z wersjami tych modułów, tego jeszcze nie wiadomo. Następna motywacja to jest ukrycie kilku pakietów, które zawsze były uznawane za prywatne. Tylko oczywiście wszyscy, ponieważ można było, no to wszyscy je używali sobie, jak choćby słynny unsafe. Teraz te pakiety nie będą dostępne, będą pozamykane, ale poza tą wadą jest jeszcze zaleta, że my będziemy mogli pozamykać swoje pakiety. Czyli jak będziemy chcieli mieć cały pakiet, do którego nie chcemy dać komuś dostępu z zewnątrz, to teraz nie można było, kasa jest publiczna, koniec, pozamiatamy, wszyscy mogą tam wejść. To teraz już nie, zamkniemy sobie pakiet, nie wyeksportujemy go i nikt go nam już nie ruszy i możemy tam bezpiecznie narzucać sobie klasy, jakie nam się żywnie podoba. System Institute of Manual Security. Aktualnie było tak, że w Javie, jeżeli chcemy coś wykonywać w security kontekście, to programista tej Javy, czy tej klasy, która była w Javie, musiał security kontekst sobie samemu tam obsłużyć, wywołać, sprawdzić i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobił, no to pojawiają się zero day'e. Teraz, żeby to, ten problem w ogóle przestał istnieć, na poziomie modułów ma być wprowadzone security systemowe.
No i ostatnie, może nie najważniejsze, ale również ważne w dobie konteneryzacji, to jest zmniejszenie rozmiarów JRE. Aktualnie JRE waży ile tam, z 250 czy z 260 mega, zdaje się, może 150, nieważne. Ale podstawowy pakiet Java, który będzie zawierał tylko Base'a, waży około, zdaje się, 30 MB. Różnica znacząca, w momencie, gdy stawiamy 500 takich kontenerów, no nie, to dalej nie ma znaczenia. Ale pomyślmy o środowiskach mikro. Teraz tak, dlaczego w ogóle to nie weszło w Javie wcześniejszej? Ponieważ Java wewnątrz wyglądała sobie tak. To jest Java 7. Życie wewnętrzne Java 7. Tu są pakiety. Tu mamy NIO, a gdzieś tam sobie jest Base. O, tu jest Base, tu jest String i Object na przykład. I sobie chodząc tymi ścieżkami okazuje się, że Base, String i Object zależą od NIO i zależą też gdzieś tam, wyszło, że od korby też zależy. Także wiadomo, wciągając Objecta, każdy potrzebuje mieć korbę. Także twórcy Java zastanowili się i kurde, nie damy rady tego zrobić tak szybko, trzeba to jakoś sensownie podzielić. I zaczęli dzielić wewnętrznie, już od Java 7, te moduły, te życie wewnętrzne Java. I w Java 8 udało im się uzyskać takie coś. Nie jest to jeszcze idealne, ale przynajmniej udało się to podzielić na warstwy. Na warstwę base i na poziomy od 1 do 3. Te poziomy są nazwane compact, compact 1, 2, 3. No i całe SE, które obejmuje dużo, dużo więcej. Dostarczono też narzędzie, zdaje się JDEPS, i można sprawdzić, z jakim tym poziomem, czy z tym, tą częścią Java, z którym kompaktem nasz program jest zgodny. Aktualnie w większości to jest SE ze względu na zależności, które są z XML-em i tego używa, zdaje się, Spring, czyli wszyscy jesteśmy zależni od tego. Chyba, że ktoś Springa nie używa. Tak. No to jest ten dzień, kiedy JUS w końcu zaczął mieć sens. Tak. I to jest Java 8. To już mamy. Używając Java 8 to już mamy. Przy czym my tych profili sobie na razie nie używamy. I tak wszędzie jest pełna Java. I tyle. I to był tylko krok w stronę tego, żeby te moduły wewnętrzne ułożyć i żeby w Java 9 móc je wreszcie podzielić całkowicie i móc komponować w niemal dowolny sposób. Czyli po prostu budować sobie drzewko i wrzucać do Java w swojej własnej uruchomieniowej, tylko te biblioteki, których tak naprawdę potrzebujemy i używamy. No dobra, spróbujemy sobie teraz Jigsaw'a zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, jak zrobić sobie takiego moduła, jak zrobić sobie swoją Java ze swoim modułem. Czyli to... A czemu ja to wyłączyłem? Czyli to, co tak naprawdę z tego chcemy wyciągnąć. Idziemy sobie do Jigsaw Single Module. Zerkniemy najpierw na źródła. Definicja modułów, widać tam z tyłu? Tak. Dobra. Definicja modułu jest bardzo prosta. Wprowadzono byt, który nazywa się module i to jest na takim samym poziomie jak class albo interface albo enum. To będzie się kompilowało do jakiejś klasy. Podajemy nazwę modułu. I już, i moduł mamy załatwiony. Standardowo jest zalecane, żeby moduł znajdował się w pliku o nazwie module info java. Następnie mamy tutaj sobie zdefiniowaną bardzo prostą klasę, która nie robi nic poza wyświetleniem pięknego hello worlda. Teraz obejrzymy sobie te skrypty, bo tutaj zaczyna się robić ciekawie. Kompilujemy, ale zamiast znanego classpatha podajemy coś, co się nazywa sourcepath. I to, że podamy sourcepath, to będzie oznaczało, że chcemy kompilować moduł. Nie chcemy kompilować po staremu classpatha, czyli wszystkich klas razem, tylko chcemy użyć tej modułowości. Prosty przełącznik, ale już nam to załatwi. Bo tutaj coś zrobiłem, a nie potrzeba. Przepraszam za usterki. Następnie, jak już to skompilujemy, mamy oczywiście, wygenerowaliśmy od razu też Java Doka, mamy też możliwość zrobienia tego modułu. Żeby skonstruować moduł, wywołujemy komendę jmod, która weźmie nam tę skompilowaną klasę
i zbuduje nam plik JMOD, który będzie zabierał nasz moduł z tą klasą Hello World, którą tam utworzyliśmy. Wykonało się? Wykonało się. Następnie możemy, używając komendy jlink i podając moduły, które chcemy wziąć do naszego obrazu Java, stworzyć po prostu nasz obraz Java, który będzie zawierał tylko te moduły z Java, których nasz moduł używa, no i nasz moduł lub moduły. Tutaj po staremu podajemy przez module path, znaczy nie po staremu, tylko po nowemu, moduł path, ścieżkę do modułów, które chcemy i następnie, że chcemy dodać AdMods Jigsaw 01 i wrzucamy go do katalogu jlink out. No to odpalamy. W jlink out pojawiła nam się teraz samusieńka Java z bibliotekami, ze wszystkim i z naszym modułem. I teraz w momencie, gdy chcemy to uruchomić, nie wołamy już Java żadnej zewnętrznej, żadnego zewnętrznego Java Home'a, tylko z outputu z linkowania wyciągamy tą Javę i parametrem przełącznikiem M wskazujemy, który moduł chcemy uruchomić. Ponieważ nie podaliśmy w module klasy, którą ma uruchamiać, no w definicji modułu można to podać, to tutaj ją wpisałem jako parametr uruchomieniowy. No i co? Odpalamy. No i jest, wyświetla Hello World. Także właśnie stworzyliśmy moduł, dziękuję. Właśnie stworzyliśmy moduł i cały obraz, cały image Java z naszym modułem w Java 9. To podniesie nam konteneryzację na następny poziom. Ja mam pytanie. Słucham. Jak to się ma do licencji na JRE oraklowskie? Bo słyszałem, że można mieć problem i nie do końca to jest legalne, żeby dystrybuować binarki Java w jakimś obrazie kontenera, na przykład typu Vagrant albo Ubuntu, albo cokolwiek. Nie zgłębiałem tego problemu w żadnej mierze, także niestety nie wiem. Nie zastanawiaj się, Oracle ma swój bardzo specyficzny sposób licencjonowania wszystkich produktów. Mhm. Znaczy oni wiedzą, że ich dział prawny jest dziwny i się nie czepiają. Także pozwalają. Także osobiście czasami przyznam się tutaj publicznie, że konteneryzuję sobie Java i używam tego również w celach komercyjnych. Przepraszam. Spróbuję sobie teraz pożenić ze dwa moduły. Mamy sobie po staremu hello, ale w tym hello wpisujemy, że wymagamy sobie modułu o wdzięcznej nazwie world. Komokado hello, hello robią takie coś, że importuje nam pakiet komokado world world, następnie będzie sobie z niego coś tam wyciągał i wyświetlał jego nazwę. Natomiast sam world będzie też skonstruowany tak bardzo dosyć pierwotnie. Jak widzimy, jedyne co, to mamy tutaj nazwę i to nam wystarczy. Natomiast moduł co będzie robił? Moduł pokazuje, że ma jakiś pakiet i ten pakiet eksportuje. Gdyby on tego pakietu nie wyeksportował, to wtedy nam się to nawet nie skompiluje i oczywiście tym bardziej nie uruchomi. Ale ponieważ go eksportuje, to spróbujemy to sobie skompilować. Działa i uruchomić. I niestety nie działa. Dobra, przepraszamy za usterki. Może Clean mam na dzień dobry przy kompanii. Dobra, przepraszamy za usterki. Przed prezentacją działa, oczywiście mamy efekt prezentacyjny. Niektóre moduły możemy sobie też zamknąć, sprywatyzować całkiem. Jeżeli spróbujemy takiego modułu użyć, to będziemy mieć błąd w czasie kompilacji. Jeżeli spróbujemy się dobrać do niego przez refleksję, co też próbowałem, to się nam skompiluje, ale dla odmiany będzie błąd w czasie wykonania, że nie mamy dostępu do tego modułu. Dodatkowo moduły dają parę innych rzeczy. Tutaj będę bazował na przykładzie udostępnionym przez Oracle'a. Wyobraźmy sobie, że mamy taką strukturę zależności modułów. Mamy jakiś ConfuA, on używa ConfuBara, JavaSQL'a, który używa XML'a i Logginga, jak i ConfuBaza. Wszystkie oczywiście używają JavaBase'a.
Implied Readability. Jest to sytuacja, w której chcemy sobie używać jednego modułu, na przykład tutaj tego SQL-a, i jednocześnie chcemy sobie używać Java Loginga, również aplikacji ConfWap. To w momencie, żebyśmy nie musieli sobie zawsze tego Loginga musieć wciągnąć w aplikacji, w naszym module ConfWap, to moduł Java SQL, a tutaj mam przykład takiego użycia, wyciągam sobie parent logera i coś chcę na nim wywołać. Jeśli nie zaimportujemy w tym momencie modułu logera, no to wywalia się w czasie kompilacji, że nie możemy go używać, ale żeby nie musieć wciągać wszystkich zależności, w momencie, gdy twórcy modułu Java SQL go tworzą, mówią, że pakiety Java Login, że moduły, przepraszam, Java Login, Java XML są wymagane publicznie. To znaczy, że są reeksportowane do wszystkich aplikacji, nie do wszystkich modułów, które będą używały tegoż Java SQL-a. Na obrazku wygląda to tak. Te dwie zależności są implied, czyli wymuszone, wyimplikowane. Serwisy. Serwisy to jest koncept, który w OSGI też sobie już jakiś czas istniał. Serwis to jest coś, czego dany moduł używa, ale sam nie dostarcza. Doskonałym przykładem jest tutaj użycie przez Java SQL-a na przykład sterownika JDBC. On sam realizuje dużo rzeczy tam w SQL-u, ale samych pogaduch z bazą nie uprawia. Zwalił to na implementację sterowników. I w ten moduł Java SQL po rozbudowaniu wygląda w taki sposób. Używa Java SQL Driver. Ten Java SQL Driver jest klasą, którą moduły, które dostarczają tej usługi, muszą po pierwsze zadeklarować, że jej dostarczają, po drugie w jakiś sposób ją obsłużyć. Ta klasa będzie musiała spełnić jakieś warunki. Na przykład moduł MySQL JDBC mówi, że dostarcza implementację tego Java SQL Drivera używając com MySQL JDBC Drivera, czyli już swojej klasy. Na obrazku wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy tego JDBC Drivera, który używa jakichś dodatkowych rzeczy i dostarcza implementację tam. Qualified Export. No to jest taki trochę hub, ponieważ twórcy Java uznali, że no fajnie, blokujemy dostęp do na przykład SunRefer czy ConSunMist, ale chcemy w tych rzeczach, które my implementujemy, na przykład w Java Corba czy Login, używać tych prywatnych pakietów. I jest możliwość zrobienia czegoś takiego, że pakiety, które eksportujemy tylko klientom, których my wymienimy z nazwy. Czyli nie może nas nikt używać poza tymi właśnie modułami wymienionymi tutaj. To jest whitelista modułów, które mają prawo do tego się dobrać, żaden inny się nie dobierze. O, wygląda to więcej w ten sposób. Z Java Base, Java IO, Java Lang są publicznie eksportowane, na przykład natomiast SunReflect tylko w ten sposób qualified export, że Java SQL i Java Login może go użyć i nikt poza tym. Sprytny hack dla nas też może być czasami przydatny. I cóż, o samym Jigsaw to by było na tyle. O samej Java 9 myślę, że też. Dużo drobnych pozostałych zmian też tam ma być wprowadzonych, ale je na razie pominiemy. Natomiast chwilkę pomyślimy, pospekulujemy o czymś, co może być po Java 9. Jak już w tym marcu 2017, czy kiedyś wyjdzie, to kiedyś tam w 2023 na przykład wyjdzie Java 10. I Java 10 ma mieć kilka ciekawych zmian, na przykład value klasy. Value klasy to ma być coś jak stare, dobre strukty z C. Kto miał okazję używać struktów w C? No właśnie, to doskonale wiecie, o co chodzi. Nie trzeba będzie takiej klasy ładować do pamięci heap. Natomiast z czego nas Java będzie zwalniać? Nie będziemy musieli sami dbać o to, czy tą value klasę ładujemy na stos, czy ładujemy na stertę. Java to załatwi, będzie optymalizować i ładować w to miejsce, gdzie będzie się jej wydawało, że będzie to najwydajniejsze. Druga rzecz to będzie lepsza organizacja pamięci na heapie. W momencie, gdy deklarujemy sobie tablicę, która ma referencje do jakich klas, do jakichś obiektów, no to właściwie sama tablica ma tylko referencje i każde odwołanie do pola to jest odwołanie gdzieś tam chętnie do pamięci. W momencie, gdy utworzymy sobie tablicę takich value class, to będą one zajmowały ciągły obszar pamięci,
I iteracja po tym będzie o wiele mniej kosztowna, nie będzie za każdym razem skoku pod dany adres pamięci, gdzie się znajduje właściwy obiekt, tylko ten właściwy obiekt będzie już tam. Oczywiście to przychodzi z jakimś kosztem, na przykład nie będziemy mogli tych value class używać sobie jako kluczy w hashmapie, ponieważ nie będą one miały object identity. Nie będzie można je porównać przez zwykłe wnaśki, będzie można co najwyżej sobie je kursować, ale nie będzie można polegać na ich object identity. I generyki w Java 10. Ma się pojawić ponoć reifikacja typów generycznych, czyli w momencie, gdy mamy już skompilowane klasy, nie będzie można sobie wbić refleksją do listy stringów nagle integera lub odwrotnie. Problem się pojawia w momencie, gdy chcemy sobie zrobić generyka z typem prostym, ponieważ to też ma się pojawić, generyki z typami prostymi i z value typami. Też ma to ponoć być możliwe. A sposób, w jaki to proponują zrobić, jest po prostu generowanie klas, tak jakby to było w starych, dobrych czasach template'ów C++owych. Także troszkę powracamy do korzeni. Zmiany wydają się bardzo użyteczne, ale jak to wyjdzie, nie wiadomo. Sam nie wiem, jak na przykład przy liście, która będzie generykowana małym intem i zrobimy remove, to jak ja powiem, że mi chodzi o indeks albo o wartość. Nie mam pojęcia. I przy tej klasie, którą tam widzieliśmy poprzednio, point, przy tej value klasie wygenerowana klasa wyglądałaby na przykład tak, list $point. I byłaby to dedykowana lista do obsługi pointów. I to wszystko, co miałem przygotowane o Java 9 na dzisiaj. Dziękuję bardzo. I zapraszam do pytań. Co ja mam pytanie? Chwileczkę, tutaj. Czy co prowadzą? Prowadzą Java dynamiczne wpływanie. Nie mam. W jakim sensie? No, duże pytanie. W C-Sharpie masz pary. No. W JavaScriptie masz... Tutaj powiem, masz Lomboka, który wprowadza słówko bar. Dobrze. Jeszcze jakieś pytania? Tutaj słucham. Jak skierowałeś sobie do wodu, to została stworzona jakaś tam nazwa drogowa, dzięki której mogą zostać zaadaptowane. Czy wiesz, w jaki sposób to będzie się działo? Zobaczmy w kontenerach webowych, w tą kacie. Bo jeśli chcesz na tą kacie 5 aplikacji, które są też mocno niezależne, czy wiesz, w jaki sposób to będzie rozwiązane, czy się ludzi Z tego co się rozumiem, to adresuje statyczne przygotowanie Twoich wymiarów z Java. Komunikowanie będzie bardzo statyczne i dzięki temu będzie też możliwa dużo bardziej agresywna optymalizacja tego. Natomiast jeśli dochodzimy do składania aplikacji w sposób dynamiczny, to będzie to się odbywało po staremu. Czyli dajemy całą Javę, wrzucamy bary, zostaje to aktywne. Słucham. Dobra, to dziękuję bardzo w takim razie. W razie pytań zapraszam do mnie albo do dzików z zielonymi sześcianami na placie. Miłego picia piwa i na razie. Thank you.